Podczas dawania świadectw, jakiś mężczyzna w tłumie zawołał: Mirjana, co powiedziałabyś pannie młodej, która nie chce mieć dzieci? Posiadanie dzieci to najpiękniejsza rzecz w świecie. Odpowiedziała Mirjana natychmiast, co wywołało falę oklasków. Mężczyzna jest zadowolony z odpowiedzi, miał rację, teraz ma dowód, powie to tej pannie, ale chce wiedzieć więcej. A jeśli ta panna powie, że boi się ona, gdyż przyszłość nie wygląda najlepiej i niebezpiecznie jest mieć dzieci w świecie takim jak dzisiejszy? Nie obawiaj się. Powiesz swoje dzieci Bogu i Maryi. Matka Boża mówi, że to nie my decydujemy o losie naszych dzieci. Ci, którzy uznają Boga jako Ojca, Kościół jako dom, a mnie jako matkę, niczego nie muszą się obawiać. Jednakże wiele dzisiejszych rodziców obawia się mieć dzieci. Maryja mówi, nie bójcie się mieć dzieci. Powinniście się raczej obawiać nieposiadania ich. Więcej dzieci to lepiej. Pielgrzymi zaczęli szemrać pomiędzy sobą. Nie oczekiwali takich mocnych słów od Najświętszej Dziewicy, a do tego coś całkowicie innego od obecnej mentalności społeczeństwa. Mirjana, ale są sekrety. Wiemy, że wiele z nich mówi o trudnych rzeczach. Nie obawiajcie się sekretów. Powierzcie dzieci Maryi, a nie będą musiały bać się sekretów. Co myślicie o tym, że ja mam już dwoje dzieci i mam nadzieję mieć więcej? Takie rozumowanie jest tak jasne jak błyskawica nocą, jest bezsporne, mówi więcej niż wszystkie księgi wzięte mówiące o końcu czasów, a których jest takie mnóstwo przy końcu tego milenium. Kiedy grupa rozchodzi się jezdnią, która ma tyle dziur ile i kamieni, pyta Mirjanę o więcej wyjaśnień dotyczących tej historii o dzieciach. Wiesz, dla naszych zachodnich krajów, to co właśnie powiedziałaś jest jak bomba. Anuluje to wszystkie teorie, które wpływają na nas forsującą siłą od długich lat, a i media codziennie brzmią do naszej świadomości, rodzina rozpada się, dziecko to za dużo. Tutaj masz dominujący głos Maryi na tych, którzy kopią ludzkości grób. Przyjdź jutro. Spotykamy się następnego dnia w jej pokoju gościnnym i z ołówkiem w ręku zapisuję parę słów, które padają. Mirjana rozróżnia bardzo wyraźnie to, co powiedziała jej nasza pani od tego, co mówi sama. Powtarza kolejno słowo po słowie, to co zostało powiedziane wczoraj, następnie kontynuujemy. Mirjana, czy to nasza pani powiedziała ci, byś wyszła za mąż? Nie, ona pozostawiła mi wolną wolę. Powiedziała mi jednakże, by słuchać głosu Boga, woli Bożej w moim sercu. Ona zawsze powtarza, módl się, a będziesz wiedzieć w swoim sercu, co masz robić. W sercu nigdy nie miałam inspiracji, by zostać zakonnicą. Marco znałam od zawsze, razem chodziliśmy do szkoły. Jeśli chodzi o mnie, nasza pani nigdy nie ukazała mi niczego, co by nie było małżeństwem. Kiedy pięcioro z sześciu wizjonerów jest zamężnych, czy nie myślisz, że nasza pani przykłada większe znaczenie dla dzisiejszej rodziny? Czy nie widzisz tego jako znaku? Nie. Całkowicie się nie zgadzam. Nasza pani mówi, że te dwa powołania są potrzebne w kościele oraz że rodziny nie mogą istnieć bez kapłanów i osób zakonnych, tak samo jak kapłani i osoby zakonne nie mogą żyć bez rodzin. Wizjonerzy to nie wzorce. Wczoraj wypowiedziałaś te mocne słowa Madonny. Na przykład, nie bójcie się mieć dzieci, lepiej mieć obawy, niż nie mieć dzieci. Tak powiedziała, i ty wiesz dlaczego tak powiedziała, tak samo jak ja wiem, ale nie mogę powiedzieć ci nic więcej. A już wiesz. Mirjana uśmiechając się kiwa głową w pewności wyznania wiary. Kiedy sekrety zostaną wyjawione, zrozumiesz wagę posiadania dzieci. Wszyscy oczekujemy triumfu niepokalanego serca Maryi. Moje serce skacze z radości. Ponieważ nie zdając sobie z tego sprawy, Mirjana potwierdza tajemniczą relację pomiędzy Fatimą i Medjugorje. Patrzę na nią i jestem przekonana, że Mirjana zobaczy na własne oczy ten triumf. Być może ona także wie, że tak się stanie. Jeśli rozumie ciebie dobrze, to jest coś pięknego, co jest przygotowywane dla tych wszystkich dzieci, o które prosi nas dziewica, byśmy je mieli. Poczekaj, ale to nie dla ciebie. Mówi to tylko do małżeństw. To było z jej strony bardzo delikatne, by dać mi zrozumieć, że tutaj kończy się nasza rozmowa, że nic więcej nie zostanie dopowiedziane.
odeszła, by przygotować posiłek swoim dzieciom.